Hej, cześć, siema wam wszystkim ludzie, z tej strony Jack i witam was w 7 odcinku Zagrajmy w Sekiro Shadows Die Twice. Jak powiedziałem, odblokowałem sobie, poza odcinkiem już dofarmiłem się i odblokowałem sobie Ultimate umiejętność Shinobi, czyli natarcie cienia. Mogę dać dźgać ile chcę, ale jeśli chcę, kiedy będę wyskakiwał, zadając kolejne obrażenia, wtedy będę zużywał symbole ducha. Dobra, ty się cicho, bo ci miałem po ostatnim odcinku naprawdę dość. Idę tu. Bo jestem ciekaw, czy kiedy koleś tam mówił o samurajach, miał na myśli tylko tych, którzy tutaj wszędzie łażą. Bo jeśli tak, to z chęcią się ich pozbędę. Zobaczę, co koleś za mnie ma, a potem wrócę się do Tengu Zashiny, aby zakończyć questa, którego od niego otrzymałem na zabijanie szczurów. O, widzicie? O, tu przedmiot. A właśnie też połaziłem. O, kolejny złom żelazny. Połaziłem też trochę za odcinkiem i odnalazłem drogę do posążka rzeźbiarza przy zbiorniku w Ashinie. I dodatkowo zabiłem kolejne szczury i zdobyłem kolejny balonik Mibu. A dokładniej mówiąc, i też wykupiłem sobie u handlarza krople smoczej krwi do zaleczenia moru. Już mam 6 ziaren pęknięcia? Skąd? Dobra, gdzie ten balon? Gdzie ten balon? I 3 boskie konfetti. Kiedy to zgarnąłem? Konkretnie był to balon ducha Mibu, który sprawia, że mogę częściej liczyć na symbole ducha. No! Co mówię? Dobra, i w sumie to jest wszystko. I zobaczmy, czy to jest... Czy to ci wystarczy? Na szczęście tak. Notatka o sygnałach kruków. O, czyli to są kruki, te ziomki. Co ja... Ten co ciskał mnie shurikenami w ostatnim odcinku. Notatka na temat sygnałów dymnych używanych przez kruki, shinobi z Ashiny. Różowe sygnały dymne są umieszczane na dachach zamków w Ashinie. Mają wskazywać drogę krukom. Z pewnością nikt poza tym zabójczym stadem nie wie, jak z nich korzystać. Mordko, mam taki pomysł. Idź do zagubionej świątyni i stań się moim kolejnym merchantem. He who fights and runs away, you know. Maybe we'll cross paths again someday. Do zaniedbanej, niezagubionej. Maybe we'll cross paths. Okej. Dobra. Na razie tamten może spieprzać na drzewo. Spróbuję. Okej, okay. Spróbuję się przejść po dachach tam gdzieś. Co tu się stało przed chwilą? Koleś się minął ze mną w takim tempie, że nie ogarnął, że jestem obok niego.
No, pewnie. Ej, no! Co jest? Skąd te shurikeny? Kurna, skąd te shurikeny? Pomoc z losu? Nie. Dobra. Pod zamcze, brama zamku. Lecimy do tęgu. Trochę szkoda, że nie ma tej w cudzysłowie, trochę szkoda. Dobra, Tengu, to ci styknie? Tam zabiłem chyba łącznie z 6. Looks like you've caught yourself some rats. Yes. I knew you had a talent for killing. Wonderful. Here's your reward. Take it. No, nie. Ezoteryczny tekst Ashiny. Instrukcje objaśniające szkołę walki mieczem Ashiny, umożliwiające poznanie umiejętności stylu Ashiny. W zasadzie jest to historia młodego Ishina Ashiny, który podczas swych licznych, rozpaczliwych walk doskonalił swą technikę, przelewając krew wrogów. Mężczyzna zebrał wiedzę i nazwał ją stylem Ashiny, by upamiętnić dominację swego klanu. The ways of the Ashina Blade. It's our school of fighting. But there are no hard and fast rules. You just win your battles. That alone is the most important rule of the Ashina style. I hope it can be of assistance with your rat hunting. And most of all, your own battles you've yet to fight. About the ways of the Ashina Blade, it's our school of fighting. But there are no hard and fast rules. You just win your battles. That alone is the most important rule of the Ashina style. I hope it can be of assistance with you. About the... It's up. Dobra, widzę, że nic nowego nie powie. Czyli dostałem trzecie już drzewko umiejętności. Wow, ale normalnie ile tu jest farmienia, żeby odblokować absolutnie każdą umiejętność. No dobra. No to nic, spróbuję tam teraz wrócić. Do świątyni nie ma co wracać. Do posążka. Jestem ciekaw, czy udałoby mi się wejść na górę. No, teraz alternatywą jest może powrót do... powrót do tej... do wspomnienia i próba rozwalenia pani motyl. Ale zobaczmy, co tam jest w trzecim drzewku. Nie tym, tylko tym. Proteza, sztu... O! A to dość małe drzewko. Myślałem, że będzie, nie wiem, drugi pokrój tego albo tego, a to jest takie krótkie. Ichimonji. Tu jakieś kolejne, tu... Nieznane ulepszenie sztuki walki i kolejne ultimate. Dwa punkty. Tutaj co? Sztuka walki. Sztuka walki. Nieznane ulepszenie sztuki walki. Efekt wierny. No, ciekawe. Ciekawe. No. Jednocz się. Podróż. Zamek. A bo wiecie co? Nie. Odstawię ten zamek na razie. Zwiedzimy sobie zbiornik w Ashinie.
Zobaczymy, co się zmieniło od początku gry. A właśnie, też dwa do podsłuchania, dwie rzeczy do podsłuchania tutaj dziś powiem. To jest jedna. Druga była gdzieś tutaj wcześniej. Chyba tam na moście. Tylko pytanie, jak tam wejść i nie dać się zauważyć? Bo niestety taki jest problem. A, i też sprawdzałem tamto i niestety tamte przejście jest chwilowo zamknięte. Czytaj, niedostępne. Kompletnie odcięte. No, nie ma żadnego punktu chwytu. Tam na dole, ale to mnie jakoś nie ucieszy zbytnio. No, ej, to się prawie udało. Tak bliziutko. No, tutaj się nie wespnę. O, kolejny szczur. Jeszcze jeden. Jeszcze jeden. Bailando. No, tam na górę nie wejdę. Tam właśnie zdobyłem balonik. Ja nie kumam, dlaczego tutaj muszę dwa razy, albo nawet i więcej czasami, a tam wystarczyło raz. Skubany. Za to też sztylety mam. O. Chyba, że to od kapelusza zależy? Bo tu jest taki kapelusik, a tam jest taki inny. Na szczęście ciosu z góry te kapelusze nie blokują, bo już bym się zdenerwował, gdyby też to robiły. Dobra, tu mogę gdzieś wejść. Tutaj. 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 A tu. O, a tu mogę wrócić tędy. Dobra. Jest. Aha, jestem w punkcie wyjścia. Świetnie. Chyba, że mogę spróbować się cofnąć, ale nie, nie da się. No dobra, to tam wrócę kiedy indziej. A na razie zobaczmy, co oni mają do powiedzenia. Aha, spodziewałem się czegoś troszeczkę bardziej użytecznego. No dobra. Jeden zdjęty. Nie, dlaczego psy? Dlaczego? Skąd nagle seria trzech ataków? Ja się cieszę, że te psy padają na jeden strzał. Ale jak mnie one po prostu irytują... Znowu? Znowu dwóch koło siebie? Pięknie, po prostu pięknie. O, jeszcze strzelec. Żeby było zabawniej. Ale na szczęście mogę mu wejść na plecki i... Co to miało być? Sekiro, co to miało być? Powiedz, co ty zrobiłeś właśnie? Cicho! Nie, dwa spadki do dziury w dość krótkim odstępie czasowym. Jeszcze jeden strzelec na plecach. Gdzie jest strzelec? Gdzie jest strzelec? I jeszcze ten już wie o mojej obecności. Zaraz tamten się jeszcze dowie. Jezus, gdzie on jest? Tu. Do góry. Siedź cicho. Tamten już wie? Tak, wiedzą obaj.
Świetnie. Gdzie jestem? Tu jest. Czemu ty dźgasz ścianę? Pewnie, jeszcze miejcie dwa takie same zestawy ataków i będzie po prostu pięknie. Run.exe. I leczenie przy okazji. Dobra. Pod podłogę. Nie ma mnie. Mam okazję zdjąć ich po cichu. To ich zdejmę po cichu. Bo nie. Akurat się musieli spojrzeć w moim kierunku. Fajnie, że zamknięte. Normalnie nie sądziłem, że jest inaczej. O, tu jest przejście. Czy ktoś jest blisko? Ten jest tak w miarę blisko. Proszę tylko, żeby gość był właśnie taki. Tylko czujny. Naskoczyłem. Byłem na naskoku. I co? I nic. Tu. Popij. Granulka na wszelki sobie przygotuję. O, nie ma tak prawie 20 minut odcinka. Ja chodzę jak baran i nie umiem sobie poradzić z dwoma takimi. Ja poważnie nie wiem nawet jak to nazywać, bo dla mnie to nie jest człowiek. O, tam był Kuro wcześniej, a teraz jest typ z lancą, czy tam włócznią. Dobra. Czy będzie mi dane w końcu się do nich zakraść? Tak. Na szczęście tak. Mordy wciąż mają obrzydliwe. Ale mówi się trudno. Jakoś się zdzierża. Ok, koleś stoi plecami, więc po prostu będzie idealnie, żeby wejść mu na plecy. Wróć. Patrz, wróć. Stoi odwrócony w tym kierunku, z którego ja szedłem, więc mogę mu idealnie wejść na plecy stąd. Mam tylko nadzieję, że to nie jest kolejny mini-boss, taki jak tamten, że nagle mu przybiegnie stado przytupasów, albo coś w ten deseń. Dobra. Powoli, powoli. Dziurwy nadal nikt nie załatał. Źle dla niego. Kolejny ostatek. A ty nagle zmienił pozycję. Dobre pytanie. O, świetnie. Minibosik. Ale ma dzidę, więc może... 7 włóczni, aż inny... Nawet nie będę próbował wymówić jego imienia. Yama Uchi to jest dla mnie. Dobra. Poszło mi kiri. Nawet dwa z rzędu. Trzy z rzędu? Okej, to nie wyszło, ale też nie dostałem obrażeń. Było się nie odzywać. Posturę przełamał. Fuks jak cholera. O nie, to jest podcięcie.
Tego nie mi zblokuje Mikiri. Oto facjapę, fajnie. Dobrze. Ej! Co?! Po pierwsze, dlaczego ma takie obrażenia? Po drugie, dlaczego nie zparowałem tego, mając podniesioną osłonę? Osłania się przed kolesiem i dostaje... Świetnie, 500, dobra, 500 punktów doświadczenia, poszło się pie... Hendożyć. Możesz... Dlatego nienawidzę tego typu przeciwników. Latają tylko dookoła i próbują cię użreć. Dobra, lekkie leczenie weszło. Ty się nie odzywaj. To jest fajne, że on dopiero po chwili próbuje dać mi znać, że coś jest nie tak. Ty mnie nie widzisz. Okej, okay, tutaj ktoś jeszcze jest pod spodem. Tutaj nie. Tam. Kto mnie przed chwilą zauważył? Włócznik? Czy strzelec? Okej, okay. Fu. No, daj, na, oznacz mi chyba. Szkoda, że ja całego tego blokowania nie mogę sobie przekonwertować w obrażenia dla postury kolesia. Wiecie, że blokuje, blokuje, blokuje i ostatnie sparowanie i cały ten blok z zachowaną oczywiście posturą moją, jaka je, bo wiadomo, dostałem obrażenia posturę, dostałem, ale całe te obrażenia, jakie dostałem, mogę po prostu tym ostatnim ciosem przekierować prosto w kolesia. To było piękne. Ty się patrzysz w tą stronę, niestety. Dobra, spróbuję go zajść znowu z tej strony. Nie noż do jasnej. O! Okej, dobra, to koleś mnie zauważył, a nie to coś. Czy to coś też? To coś też! Ty, albo nie. Nie, to mnie jeszcze. To jeszcze o mnie nie wie. To jeszcze o mnie nie wie. W takim razie ja se stąd idę. Fajnie, jedno mnie nie widzi, ale drugie już tak. Nie, nie, nie! Dzięki, gro. Dzięki, gro, naprawdę. Przecudowna jest. Brawo! Gorzej to się już chyba nie dało. No, tego się miałeś... To miałeś zjeść, a nie się... Won mi. Stąd. A, to dalej wie o mojej obecności. Świetnie. Jeszcze mi tu ciebie brakowało. Dobra, w razie czego mam olej? No, chodź tu. Chodź tu. Jestem ciekaw, jak będzie sztuka walki na to działała na to coś. Ale żeby to muszę najpierw to trafić. Tak sobie. Nie, to jest niemożliwe walczyć z tym czymś. Dwa takie... Ja nie wiem, jak to nazwać.
Żeby nie klnąć, bo się naprawdę powstrzymuje. Kolejny. Świetnie, zaraz kolejna osoba zachoruje na smoczy mur. Dziękuję. O, 22 za tego wilka idzie. Za poprzednie jeszcze szło po 11. To niestety... Dobra, nie. To akurat jest człowiek, więc... On... zdążył zaalarmować, ale oni są teraz tylko troszeczkę czujniejsi. Więc jeszcze nie jest tak źle. Mogę? Nie, chyba nie mogę wyjść przez to. Trochę szkoda. No ale mówi się trudno. Okej, okay, po cichutku. Cichosza. Gdzie? Tu jest. Dobra, to ja się teraz spróbuję jakoś tędy przedostać. Temu czemuś na plecy. I się tego pozbyć. Póki co. Strzelec. Drugi. Jeszcze o mnie nie wie. I musiałem się odezwać. Włócznika, tak, chyba włócznik już przyleciał. No nie w ten sposób. Nie zadał mi obrażeń przynajmniej. Tak już rozbiję posturę, nie będę na nikt jej czekał. Teraz tak, przejdę tędy, wyjdę tędy. Okej. Okay. Dalej się skradaj. Żeby mnie nie zauważył. O, o, bardzo ładnie, bardzo ładnie. Idź tak dalej, idź tak dalej, idź tak dalej. Dzień dobry. Namiał pan śmierć? Tam jest ten ziomek. A zdałoby się tak na skróty tu przejść? Dałoby się. Okej, okay, ale byłoby śmiesznie, jakby goście cały czas tylko mi to te pchnięcia spamił. Śmiesznie dla mnie, bo mógł z Mikiri cały czas tylko rozwalać. Dobra. Jak tu, to się przyciągam tędy. Okej, okay, w sumie. Zły przycisk. W sumie gościu i tak mnie nie zauważy. Takie pchnięcie. Mam dostępne wskrzeszenie. Poleję cię olejem i podpalę. Nie, nie, nie to, nie to. Leczy! Fajnie. Wyleczyłem się, jednocześnie do obrażenia śmiertelne i czyni się nie wyleczyłem. Dobra, wylecz się. Okej, okay, Mikiri. Okej. Okay. Tym razem weszło. Aha. Ciekawe. Fajnie, że gościu ma kontrę na kontrę Mikiri. I może nie dźgnąć, albo ja mogę zrobić kontrę Mikiri. Znowu tracę expa. Czyli tak, albo ja go, on mnie dźgnie, albo on mnie dźgnie i ja to sparuję kontrą Mikiri. I koleś padnie. Albo... Znaczy padnie, albo dostanie obrażenia na posturę, duże.
Albo, co jest, się wydarzyło przed chwilą, ja go sparuję, a on i tak zrobi kolejny atak, przez co ja i tak dostanę obrażenia. Przecudownie. Nie powiem, jest to dość... Jest to dość fajne, fajne eksperymentowanie. Tylko byłoby też dość miłe, jakby gra informowała o przeciwnikach z taką możliwością. Bo ja się o tym niestety dowiedziałem przed chwilą. Oczywiście, że on nie wie. Tamten póki co jest tylko czujny. Aha, jakim prawem ty mnie wypatrzyłeś? To już też o mnie wie. Świetnie. O no nie, nie miało być. Nie chciałem sztuki walki wykorzystać. Dobra, ale powiem wam, że fajna... No, wejdziesz mi tu czy nie? Fajna jest ta sztuka walki, ale na razie wrócę do tego wirującego cięcia. Bo niestety boli mnie to, że kosztuje to symbole ducha. A mimo iż mam ich dużo w zapasie, to niestety mam ich mało przy sobie. Nie mam bladego pojęcia, jak to coś mnie nie zauważyło, ale jestem z tego na szczęście. Pchnięcie, żegnam. I z czymś takim w sztuk jeden mogę spróbować zawalczyć. Tylko byłoby fajnie nie stracić za dużo życia przed bossem. Dobra, granulkę proszę. Co w ogóle tym atakiem chyba sam posturę nabija, tak mi się wydaje. Fajnie, kolejny atak, którego nie odkryłem tego ziomka. No nabije mu się ta postura wreszcie, czy nie? Nie no, ja go zeskrobię po prostu. Miałem animację! Już go chwycił, dlaczego on nagle mnie trafił? Dobrze, że nie rage quituję, ale jestem czasami tego bliski. Dobra, jak ja się zbliżam, to on stamtąd wychodzi. Dziwne, że mnie nie zauważył teraz, ale nie będę nawykał. O Jezu, nie! Co ja zrobiłem? Cofać. To jest pod cięcie. Czy nie oberwałem przed chwilą? Tak właściwie? Powietrzem? Co to był za atak przed chwilą? Ja się pytam uczciwie. To było pchnięcie. Wycofać się. Granulka. Nie tykwa, bo jej nie mam.
olej na twarz, płoń. Może w końcu się... Do jasnej cholery! Pięknie. Po prostu pięknie. Cudownie. Nie dość, że to było pchnięcie, które mogłem skontrolować w Nikiri, czego jak debil nie zrobiłem, to jeszcze w dodatku dałem się z... Znaczy, dałem się. Gościu zrobił 6 kroków do przodu i włócznia, która skończyła się przed moim czołem, nagle znalazła się w mojej głowie. Uprzednio, kiedy przeszła przez moją dupę, prosto do tego. Tego bossa da się zrobić, on nie jest trudny. Tylko stali zarąbiście irytujący. Tak samo jak droga przejścia do niego. Obstawiona po prostu mini oddziałem, który ma go bronić. Dobra, ostatnie podejście i kończę odcinek, żeby nie robić kolejnego na 50 minut. No nie! Kiedy to mnie zauważyło? I dalej mu na plecy weszłem. Nie. Jak znajdziecie gdzieś nazwę tego przeciwnika, dajcie mi ją, bo ja naprawdę nie wiem, jak to nazywać. Tu jest. Ja się zastanawiam, gdzie on zniknął. Po pierwsze, jak on mnie wypatrzył z takiej odległości? Po drugie, dlaczego to coś jest w stanie walki? Jeszcze tamto mnie zauważyło. Świetnie. Tak, pewnie. To mi było potrzebne. Dobra, nie. Ja w tym momencie kończę ten odcinek, bo im dłużej będę ginął, tym bardziej będę się wpieniał. A im bardziej się będę się wpieniał, tym gorzej będzie mi szło. O, pomoc losu. Dzięki. Fajnie, że się odpaliłaś, kiedy mam... Dobra, mam niecałe pół paska. Tylko też właśnie przez to, że nie mam tego zaliczonego. W sumie dobra, jeszcze to przetrzymam. Ale póki co z wami się żegnam. No bo cóż innego mogę zrobić, no. Więc miał być koleś. Niestety nie było. No ale mówi się trudno. Ale wiecie co, rozważam, naprawdę, rozważam zawalczenie z panią Motyl. Tutaj. I w kolejnym odcinku chyba spróbuję tego dokonać. Tak więc widzimy się w następnym. Na razie.